Katedra na Wawelu. To tu, dzień po zaprzysiężeniu, udał się Andrzej Duda. Świeżo upieczony prezydent złożył kwiaty na grobach Lecha i Marii Kaczyńskich i przez blisko godzinę rozmawiał z metropolitą krakowskim. Prezydent na każdym kroku podkreśla, jak ważną osobą był dla niego Lech Kaczyński. Temat pomnika, który jego zdaniem powinien stanąć tutaj, na krakowskim przedmieściu, zapewne powróci. Prezydent Komorowski wcześniej nie wyrażał woli rozmowy na temat pomnika w okolicach krakowskiego przedmieścia, natomiast mamy nowego prezydenta, nowego, nazwijmy to, gospodarza tego terenu. Podejmijmy dialog. Dialog zawsze daje dobre owoce, warto rozmawiać. Zdaniem polityków PiSu ten dialog miałby przynieść owoc w postaci pomnika przed samym Pałacem Prezydenckim. Nowy gospodarz pałacu sprawił, że przed budynek po 5 latach wrócił krzyż, który ma się tam pojawiać każdego wieczora. W sprawie, jak zwykle, podzieleni są sami warszawiacy. Wydaje mi się, że to jest szczególne miejsce. To są nasi prezydenci i oni powinni tutaj być upamiętnieni. To jest takie miejsce, gdzie powinni być uszanowani ci wszyscy ludzie. Związani byli z rządem naszym. Sejmem. Pałac to pałac, a miejsce na pomniki to raczej nie pod pałacem. Moim zdaniem Pałac Prezydencki nie jest bezpośrednio związany teraz już z tą katastrofą. Jasne jest za to stanowisko miasta, które chwilę po zaprzysiężeniu poinformowało, że w kwestii pomnika nic się nie zmieniło. Decyzją Rady Warszawy stanąć ma on tutaj, na placu przy skrzyżowaniu ulic Trębackiej i Fosza. Dobitnie podkreślił to w jednym z wywiadów rzecznik warszawskiego ratusza. Pomnik smoleński na pewno nie stanie przed Pałacem Prezydenckim. Nie ma takiej możliwości ze względów konserwatorskich. Układ urbanistyczny krakowskiego przedmieścia i traktu królewskiego jest układem zamkniętym. Od sprawy odcina się PO. Zdaniem przedstawicieli tej partii przed wyborami parlamentarnymi są zdecydowanie ważniejsze tematy, którymi powinni zajmować się Polacy. Tym bardziej, że prezydent Kaczyński nie był dla warszawiaków tak ważny, jak się pozornie wydaje. W Warszawie nie był bardzo ceniony jako wybitny prezydent Warszawy. Też nie oceniana jest tak wybitnie jego prezydentura jako głowy państwa. I budowanie tego mitu służy podziałom wśród Polaków, a nie zgodzie. Tyle, że wśród politologów nie brakuje komentarzy, że tak naprawdę władze Warszawy specjalnie wróciły do tego tematu. Jest to swoista prowokacja ze strony rządzących miastem polityków PO. Warszawa. A chodzi o Warszawę, elektorat, wyborcy warszawscy, to są wyborcy w dużym stopniu raczej Platformy Obywatelskiej i Lewicy niż Prawa i Sprawiedliwości, więc dla Warszawy, dla wyborców warszawskich, dla wyniku wyborów parlamentarnych w Warszawie problem pomnika byłby negatywnie odebrany dla Prawa i Sprawiedliwości. Andrzej Duda! W konsekwencji może się okazać, że wyborcza lokomotywa, którą miał być nowy prezydent, zamiast ciągnąć cały PiS do góry, znacznie spowolni marsz tej partii po władzę. W końcu nie da się ukryć, że katastrofa smoleńska to temat, którego w ostatniej kampanii politycy Zjednoczonej Prawicy celowo starali się wyjątkowo starannie unikać. Grzegorz Łaguna, Superstacja.